Barwy poezji były tytułem 9. międzywojewódzkiego konkursu recytatorskiego, który odbył się w Zespole Placówek Specjalnych w Tczewie. Wyszedłem z domu, wracam po chwili, o rany Jurek, nie ma daktyli. Gdzie się podziały moje daktyle? Może je zjadły straszliwe goryle? Z okropnym krzykiem do domu wpadły, moje daktyle bezczelnie zjadły. 72 uczestników z trzech województw, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego, przyjechało do Zespołu Placówek Specjalnych na 9. międzywojewódzki konkurs recytatorski, który przebiegał pod hasłem Barwy poezji. Niepowtarzalnym i wciąż zaskakującym jego elementem był sposób przekazu, w jaki osoby niepełnosprawne interpretowały wiersze. Oni interpretują to całymi sobą. To jest o tyle specyficzne i niespotykane, że oni nie grają, oni po prostu robią to naturalnie. To jest najcenniejsze i w recytacji, i w każdej innej prezentacji artystycznej niepełnosprawnych, że to jest to z zewnątrz, naprawdę głębokie, takie jak oni to czują, jak przeżywają, tak oni to prezentują, pokazują. Celem konkursu jest rozwój kulturalny dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną z placówek kształcenia specjalnego, a także propagowanie naszego pięknego języka. Dzieci niepełnosprawne, szczególnie te z niepełnosprawnością intelektualną, mają dużą potrzebę prezentacji swoich umiejętności w zakresie właśnie języka polskiego. Wiadomo, w życiu codziennym, w szkole, na podwórku ten język polski jest bardzo kaleczony, a my tutaj chcemy im pokazać, że można mówić pięknie po polsku i to użyć do tego swoich umiejętności i możliwości. I temu służy nasz konkurs. Wielu uczestników ma różne problemy logopedyczne, a taki konkurs pozwala im wyjść z kręgu lęku i obaw związanych z wyrażaniem siebie oraz przełamywać bariery językowe. Przygotowanie więc uczestników do konkursu recytatorskiego jest nie lada wyzwaniem dla ich opiekunów. Jest to praca, muszę powiedzieć, bardzo długa i bardzo wyczerpująca. Powoli, powiedzmy, analizujemy ten tekst najpierw, tłumaczymy właściwie każdy wyraz, aby to dziecko zrozumiało i umiało odpowiednio zinterpretować, przedstawić tekst. I są to ćwiczenia bardzo długie. Pierwsze miejsca w poszczególnych 6 kategoriach zdobyli Agata Labuda z Wejherowa, Leon Chomik z Tucholi, Klaudia Wolska z Tczewa, Angelika Szymańska z Elbląga, Wojciech Kołsud z Bytowa oraz Jarosław Maszota z Wejherowa. Grand Prix Mistrz Recytacji 2016 zdobył Wojciech Kołsud z Bytowa. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i upominki. Podziękowano też nauczycielom, którzy przygotowywali młodych artystów. Organizatorami konkursu byli Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego oraz Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie. Patronat nad konkursem objął m.in. Tadeusz Dzwonkowski, starosta tczewski.